Tytuł kursu: elementy sprzedaży reklamy. Moduł: relacje z nabywcami w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych. Temat: czynniki kształtujące wizerunek sprzedawcy. Mam dziś spotkanie z naszym pierwszym klientem. Muszę zrobić na nim dobre wrażenie, aby zaczął z nami współpracę. Masz rację, musisz się wykazać. Szukałam dziś w internecie informacji o tej firmie, do której dzisiaj idziesz. I udało mi się znaleźć stronę, na której było napisane, że ta firma została wyróżniona na ostatnich targach. To świetna informacja. Będę miał okazję dobrze zacząć rozmowę z szefem. Pochwalę jego firmę za to wyróżnienie. Dobry pomysł. W ten sposób wykorzystasz jedną z zasad pozytywnej autoprezentacji. Aniu, przyznam, że trochę się stresuję. Czy mogłabyś mi proszę przypomnieć zasady pozytywnej autoprezentacji? Wiem, sporo już o nich rozmawialiśmy, ale na pewno będę czuł się pewniej. Nie ma problemu, przypomnę Ci te najważniejsze, ponieważ zaraz musisz wychodzić na spotkanie. A więc od początku. W kontaktach z klientami musisz pamiętać o następujących zasadach. Zanim podasz rękę, uśmiechnij się. Chwal, praw komplementy, wyrażaj zadowolenie. Daj odczuć odbiorcy, że jest ważny. Zadawaj pytania i mów pozytywnie. Stosuj pozytywną gestykulację. Nigdy nie kłóć się z klientem. Myśl pozytywnie. I pamiętaj, zanim się pożegnasz, uśmiechnij się. Klient lepiej Cię zapamięta. Dziękuję. Teraz czuję się zdecydowanie pewniej. Cieszę się, że mogłam Ci pomóc. A teraz idź już i powodzenia. Pamiętaj o wszystkich zasadach pozytywnej autoprezentacji, a na pewno się uda. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.